Witam wszystkich. Właśnie wychodzi rój z ula. Matka jest podcięta. Jest pewnie gdzieś tu na dole. Szykujemy ul drugi i będziemy przerobić przekładańca. To będziemy łapać, matko. Patrz, jak się pszczoły wylewają z ula. Szlak by trafił w miód mój. Na rak. No witam ponownie. Rój wychodzi. Znalazłem matkę. Jest podcięta i dlatego nie uciekła za daleko. Pod ulem była. Włożyłem już do klateczki. Zaraz pszczółki będą tu wchodzić. Dajemy im węzę. Ja myślę, że wyczają, o co chodzi. Okej. Jeszcze tu gdzieś mi próbują się uwiązać, ale one wrócą, bo one tu nie zagrzeją dużo długo miejsca. Po pracy szybko jadę. Zresztą nie wiem, czy to jest. Może tu postawię niżej z matką klateczkę niż pod ulem, bo i tak polecmy tak. Postawię raczej tam. Ok, przestawiamy. Tak jak mówiłem, uwiązały się tutaj. Matkę złapałem w klateczce. Pszczoły zlatują powoli do dołu. Ładny rój. Udało się przechwycić. To jest ta agresywna rodzina. Koło ula. Jeszcze nie wiedzą, co się dzieje, co się stało. Było miodu dużo. Chyba nic nie zostanie. Połowa. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Biorę się jeszcze za przegląd. No jak ta rójka zejdzie na dół, bo widzę, że pszczoły zlatują się do ula, to nakręcę. Da się dograć. Zlazły z drzewa. Tu postawiłem ten ul na dole. Matka w klateczce. No i schodzą na dół. Grzecznie. Udało się. Dobrze matka była podcięta. Wszystko opanowane, wchodzą. Okej. Zaraz mi skończy się bateria. Przeglądam dalej rodziny. I jest. W porządku. Nie doczekały się matki. Mają ją tutaj. Okej. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Jak nie wyczerpie się bateria, to coś jeszcze dogram. Do usłyszenia. To jest ten ul, z którego wyszła rójka. Powiem wam, że miodu jest na krop. Tu jest ramka, dałem im wcześniej, bo wiedziałem, że coś może wybuchnąć. Jest pszczoły dużo. Tu jest nowy korpus dany z węzą, ale tu mam nadstawkę z miodem, te co miały. Zobaczcie, jest pełna. Nie ogołociły. Wszystkie są już pobielane. Także na tym są trzy mateczniki zrobione, czyli wygoniły matkę. Coś im nie pasowało, jak wypuściłem. Mówię, a niech będą agresywne. Co tam? Zobaczcie. Zrobiły tutaj mateczniki. I pogoniły matkę. Ale powiem wam, że miód, wszystko tutaj nie widać, żeby było ubytku. Tam już się uspokoiło. Zaraz zabiorę, odłożę. Postawię gdzieś tu bliżej, żeby nie stał na winklu. I tyle.